Michał Żebrowski 47L udzielił wywiadu TVN24 w którym wyznał że ma problemy finansowe Teatr 6 piętro którego aktor jest współwłaścicielem przez pandemię koronawirusa stracił płynność finansową Reklama wcześniej cieszył się on ogromną popularnością to właśnie tam zadebiutował w roli aktora między innymi Kuba Wojewódzki Dziś sytuacja jest trudna tym bardziej, że żebrowski wraz z żoną spodziewa się trzeciego dziecka. Ja jestem na utrzymaniu żony, mówiąc zupełnie poważnie. To jest nieciekawa sytuacja. Zastanawiamy się, co zrobić, żeby nie zbankrutować. Liczymy na pomoc państwa. Nie wiemy, czy ona nastąpi, powiedział aktor w TVN 24. Choć przez trzy miesiące nie musi płacić czynszu. Podobnie jak inne placówki, znajdujące się w Pałacu Kultury i Nauki, i otrzymał pomoc z funduszy unijnych, przyszłość widzi w czarnych barwach. Dowiedziałem się, że w Niemczech przewidziano 50 miliardów na pomoc artystom. Zobaczymy, jak nasza władza potraktuje artystów. Nie chcę wierzyć, że ta władza nie będzie sprzyjać artystom tylko dlatego. Że artyści nie boją się jej krytykować. Jesteśmy teatrem prywatnym i przypominam, że jesteśmy teatrem, który wspomaga państwo i płaci za to, że istnieje. Sami finansujemy swoje przedstawienia, plus płacimy czynsze i inne opłaty, które następnie trafiają do budżetu państwa, dodał. Aktor stracił również pracę w serialu na dobre i na złe. 26 kwietnia produkcja została wstrzymana. Żebrowski jak tysiące ludzi w Polsce, boi się więc o swoją przyszłość.